W 1849 roku Karol, pewien młodzieniec z oratorium księdza Bosco, ciężko zachorował. Lekarz doradził wezwać księdza Bosco z ostatnim namaszczeniem. W tym czasie księdza nie było jednak na miejscu. Do chorego udał się dopiero po powrocie z Turynu. W drzwiach domu zobaczył czarny kawałek materiału z klepsydrą informującą o śmierci młodzieńca. Ksiądz Bosco wszedł, aby pozdrowić rodziców Karola zanoszących się od płaczu. Następnie postanowił wejść do pokoju zmarłego, aby go jeszcze raz zobaczyć. Towarzyszył mu ktoś z rodziny. Gdy wszedłem do pokoju, relacjonuje ksiądz Bosco, przyszła mi myśl, że może jeszcze nie umarł. Zbliżyłem się do łóżka i zwróciłem się do niego po imieniu. Karolu. Wtedy otwarł oczy i pozdrowił mnie z uśmiechem. Księże Bosco, powiedział na głos. Przebudził mnie ksiądz z okropnego snu. Niektórzy w przerażeniu zaczęli uciekać z pokoju. Tymczasem ksiądz Bosco, który zerwał prześcieradło, jakim owinięty był młodzieniec, słuchał go. Karol opowiedział mu swój sen. Wydawało mi się, jakby mnie ktoś popychał do długiej, ciemnej jaskini, tak wąskiej, że ledwie byłem w stanie oddychać. W głębi widziałem jakby nieco większe i jaśniejsze miejsce, gdzie wiele dusz było sądzonych. Moja udręka i mój strach narastały coraz bardziej, ponieważ widziałem ogromną rzeszę skazanych. Nadeszła też moja kolej i już miałem być osądzony tak jak oni. Byłem przerażony, ponieważ źle odprawiłem moją ostatnią spowiedź. Nagle mnie ksiądz przebudził. Do swoich rodziców, którzy przybiegli na wiadomość, że ich syn żyje, młodzieniec powiedział, aby nie liczyli na jego wyzdrowienie. Chciał następnie zostać sam z księdzem Bosco, któremu wyjaśnił, że wcześniej wołał po niego, ponieważ pragnął się wyspowiadać. Skoro nie mógł się z nim zobaczyć, odprawił spowiedź u innego księdza, któremu nie ośmielił się wyznać swojego grzechu. Bóg dał mu jednak do zrozumienia, że zasłużył na piekło. Młodzieniec wyspowiadał się u księdza Bosco i po przyjęciu rozgrzeszenia ze spokojem umarł.